lewo, w lot. Wrot tył, marsz. Gdy ciebie zobaczę, marszano, marszano mam. Tu w mieście głód, i nędza, i chód, lecz gorsza od głodu, tęsknota Warszawo ma. Choć trąbi mnie pan żandar, młoda Gestapo i Gestes, nasza bo ma. Tak w oku bym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Powitajmy sztafetę pokoleń brawami. Dowódcą sztafety jest powstaniec pułku Armii Krajowej Paszta Jerzy Czera. Sztafetę pokoleń tworzą przedstawiciele harcerzy, straży miejskiej i wojska. Sztafeta przyniosła ogień pamięci z grobu nieznanego żołnierza. Ogniem tym zostanie rozpalone ognisko na kopcu. Będzie ono płonęło przez 63 dni. Tak długo, jak długo trwało powstanie warszawskie. Jest takie porzekadło. Nie ma skutków bez przyczyny. Przyczyną jest ten kopiec. Przepraszam, pomyliłem. Skutkiem jest ten kopiec, a przyczyną powstanie warszawskie. Przecież w tej chwili tak pięknie wyglądający ten obiekt, nazwę go tak, ten kopiec z tymi już zarosłymi drzewami, przed kilkudziesięciu laty stanowił górę gruzów sprowadzonych z całego miasta. Gruzów miasta. Proszę mi wybaczyć takie moją osobistą refleksję. Brat mojej matki, uczestnik powstania warszawskiego w batalionie Krybar, Jan Strusiński, był ciężko ranny. Wylądował w szpitalu na ulicy Wareckiej 10. Padają bomby, cały ten budynek jest zawalony. Wiadomo, że nikogo z tych gruzów nie wydobyto. Natomiast te gruzy z tego budynku, wiem to, bo sprawdzałem to, przybyły tutaj między innymi, kiedy tworzono właśnie ten kopiec. Bo tu sypywano te wszystkie gruzy z tego rozwalonego miasta. Gdzieś tutaj leży także ten mój wuj, te jego szczątki. I takich szczątków w tym kopcu jest wiele. Ten kopiec stanowi grób wielu nie tylko powstańców, ale także mieszkańców Warszawy, którzy zginęli gdzieś pod gruzami w czasie bombardowań. Jeśli chodzi o osobiste refleksje, to jeszcze z tym terenem, o tym terenie też wiele mogę powiedzieć. Po wycofaniu się mojej kompanii K2
z ataku na wyścigi konne. Znaleźliśmy się właśnie w tej okolicy, tu Czerniakowska, przy obecnym wylocie ulicy Gagarina, tam niej podchorążych tam wylatywała. I 3, może 4 sierpnia ktoś mnie łapie za rękę. Patrzę z przerażeniem, widzę matkę mojego kolegi z mojej drużyny, który zginął na Służewcu. I teraz błyskawiczna myśl. Niech ona po prostu dowie się dopiero kiedyś o tym, że on już nie żyje. Niech ona nadal nie wie. Nie byłem w stanie jej tego powiedzieć. Wiedziałem o tym, że ojciec tego mojego kolegi, czyli jej mąż, zginął w 1939 roku. Ten chłopak był jedynakiem, był młodszy ode mnie. Ja zdążyłem zrobić maturę przed samym powstaniem. 1 lipca 1944 roku składałem ostatnie egzaminy maturalne na kompletach. Jemu pomagałem w nauce. Matka nie miała pieniędzy na to, żeby go... Jednak te komplety też kosztowały trochę. Przynosiłem mu książki. Stąd doskonale znałem tą maleńką rodzinę, tą matkę z synem. Z synem, moim kolegą z mojej drużyny z powstania, którzy mieszkali tu niedaleko stąd, na Zwierzynieckiej. I teraz jak jej powiedzieć? Jak jej powiedzieć, że on nie żyje? Niech ona się przyzwyczai, że go nie ma. To był jeden z moich najdramatyczniejszych momentów powstania. To nie tylko wtedy, kiedy się strzela, kiedy się jakimś cudem wychodzi z jakiejś opresji, tak jak ja ze Służewca przez mur wyścigów. Wydostawałem się i uratowałem grupę lekko rannych, których udało nam się we 4 przerzucić. Są takie dramatyczne momenty, właśnie ten związany z tym terenem. Poza tym tu jeszcze była jedna historia, w ogóle nieznana, niepisana w żadnych wspomnieniach związanych z powstaniem. Kiedy ta nasza kompania znalazła się na tych terenach, grupka naszych kolegów znalazła się tu na siekierkach, tu obok. I z relacji jednego z kolegów po wielu latach dowiaduje się, że jemu się udało cudem uniknąć tego, ale kilku Niemcy dopadli i rozstrzelali. Nie byłem w stanie wydobyć z niego więcej informacji na ten temat. Nie wiem dlaczego. Ale no to były takie właśnie te dramatyczne chwile. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mówię, ten kopiec dla mnie jest ciągle grobem mieszkańców Warszawy. Nieznanych mieszkańców Warszawy. Tak jak jest grób nieznanego żołnierza, z których Jurek Grzelak, z którego Jurek Grzelak przyniósł ten ogień pamięci, to dlaczego go przyniósł? Bo przyniósł go z grobu nieznanego żołnierza do grobu nieznanych mieszkańców Warszawy. Dziękuję. Thank you.
granicy. Nie było słowa, kto ich wymordował. Chociaż imprezę takie. No. Chodź. Szanowni Państwo, nasza uroczystość dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim Państwu za obecność.